dzisiaj tak nietypowo z auta. A czemu tak długo nie ma filmów? Ano, no nie mam czasu w tej chwili. No, przygotowuję się do działalności gospodarczej. No, jak wiadomo, jest trochę pracy, przygotowania, więc każdą wolną chwilę ryję, że tak powiem, przy swoim. Może z czasem wam powiem, co robię, co będę robił. W każdym bądź razie, no tak to wygląda w chwili obecnej, że no nie mam czasu i no i muszę jakoś to wszystko ładnie. O kurde, ale korek. Sakra. No, muszę to jakoś ogarnąć. No, mam nadzieję, że niedługo mi się to uda. W każdym bądź razie ja z e-bike'a nie zrezygnowałem, bo nie, co to, to nie. Boże, co to taki korek? Stoję w tym, w korku przed Głębokim. Kto jest ze Szczecina, to wie, o czym mówię. Wróćmy do głównego tematu. Z tematu e-bike'a nie zrezygnowałem, nie, brońcie Boże. I będę to kontynuował w lato na pewno. Będę miał więcej czasu, już to wiem. Z czasem wam powiem dlaczego, ale wiem to, że będę miał więcej czasu. I będę na pewno jeździł na jakieś wyprawy. Kilkudniowe nawet. Także na pewno będzie fajnie. Nagrywam, żebyście po prostu, że żyję, że nie zapomniałem. No i nie umarłem, także. A wracając do tematu mojej mrówki, znaczy hodowli moich mrówek, no to wczoraj, nie, przepraszam, przedwczoraj zacząłem je przenosić już do formikarium z mojej probówki. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to pyknie. Na razie mam 8 mrówek. Królowa ma się dobrze. Od 2 dni nie chcą wychodzić z probówki, no ale to jest ponoć naturalne, dopóki tam nie znajdą czegoś lepszego niż ta probówka. Więc muszę im stworzyć lepsze warunki, czy jakieś wilgotne albo coś takiego. I będzie dobra. Dobra, ale nie będę was zanudzał takimi pierdołami. Chciałem tylko tyle powiedzieć. Także no, wyczekujcie nowych filmów, bo będą na pewno. I tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Pa.